Raperzy, którym zmienił się głos. Siemano, witam was w kolejnym nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla was odcinek, w którym przedstawię, jak zmieniał się głos niektórych raperów na przestrzeni lat. Niektórzy przeszli przez mutacje, inni zaczęli po prostu nawijać inaczej lub wypracowali swoją charakterystyczną barwę głosu przez lata. Zapraszam was do oglądania. Zaczniemy od BDS-a, którego pierwsze nagrane piosenki sięgają aż roku 2009, kiedy to Borys miał zaledwie 11 lat. W tamtych czasach podpisywał się jeszcze nie jako BDS 2115, a jako Wicked. Jednym z większych hitów z tamtego okresu jest utwór o tytule Mój komputer. Choć ciężko jest jeszcze w nim dostrzec aktualnego BDS-a, to trzeba przyznać, że próby śpiewu od najmłodszych lat z pewnością pomogły mu osiągnąć poziom, na którym jest teraz. Wielię go, bo mogę na nim grać Czesa. Jestem w klanie mojej mamy. Na kolejnym numerze z 2010 roku możemy usłyszeć już lepszą jakość mikrofonu. Został nagrany wtedy diss na Barkera, w którym to wjeżdża on mocno na psychę oponenta, nie pozostawiając mu żadnych szans. Słyszymy też tam odrobinę dojrzalszą barwę głosu, co też z pewnością dodało powagi temu dissowi i słychać na nim, że nie są to przelewki i nie robi on sobie żartów. Barker, jesteś zwykłym chujem. Barker, dzisiaj na ciebie słów nie żałuję. Jest piątek, 13, Barker żuli na rynku kawałek ciasta. W 2012 roku możemy zauważyć pierwsze oznaki mutacji. Wtedy właśnie powstał kolejny diss, tym razem na Pawka, który pod względem jakości nie odstaje od poprzedniego. Mimo przeszkód, takich jak dzwoniący telefon w tle czy powiadomienia z gadu-gadu, Wicked nie daje sobie przerwać i leci dalej z przeciwnikiem. Jadę jak rollider, jestem nożem na gardle, ej wiesz, że te pancze będą kurwa twarde. Ja mówię ci z fartem, purpurowy Pawek. W roku 2013 dostajemy już bardziej profesjonalne produkcje, pojawił się wtedy taki numer jak Winter Fresh, nagrany wraz z Coldim. Jesteśmy świeży jak w Afryce deszcz. Jesteśmy świeży. Winter Fresh. W roku 2014 BDS miał już 16 lat, co sprawiło, że coraz bardziej zaczął przechodzić mutacje. Jego głos się obniżył, dzięki czemu może nam przypominać odrobinę bardziej aktualnego BDS-a. Nie myślę o tym za dużo, bo wystarczy, że ja myślę, chcę się zjarać z tobą torbą, którą kupiłem za winklem. Rok później zaczęły pojawiać się Squadsheety, czyli numery z mixtape'u Borysa, który pozwolił dotrzeć do nieco szerszej publiki i to po nim właśnie został zakontraktowany w SB Mafii. Suki zagraniczne, jak te fajki. Fury zagraniczne, jak te fajki. Po dołączeniu do labelu znacznie poprawiła się jakość kawałków, które zostały nagrane na lepszym mikrofonie z dobrym miksem i masteringiem. I dzięki temu dostaliśmy w tym roku sporo hitów od BDS-a z jego pierwszego albumu, Aby śmierć miała znaczenie, który wydał wraz z Kubim producentem. Mogę wszystko stracić, ja wiem, wiem, wiem. Mogę nie mieć pracy, ja wiem. W 2017 roku ponownie możemy zauważyć sporą zmianę w nawijce i głosie Bediego, bo wydał wtedy Gustawa, na którym to sporo rzucił z wagi i słychać obniżenie w jego barwie głosu. Podjeżdżam na blok z nowej furze, jakoś rok już nie jeżdżał. Bo już nie muszę, nie wiem ile kosztuje twój koks. Piję sobie sok w nowej furze, nie wiem, bo już nie muszę. W następnym roku dostaliśmy Kwiat Polskiej Młodzieży, czyli kolejną płytę BDS-a z Kubim. Nie zauważymy tam jednak dużej zmiany w porównaniu do poprzedniego roku. Wow, kiedy zobaczyłem pierwszy łańcuch, pomyślałem co taki jak on. Kiedy zobaczyłem pierwszy wersję, pomyślałem co taki jak on. W roku 2019 na opowieściach z Doliny Smoków słychać lekką zmianę w głosie. Zaczął on bardziej eksperymentować ze swoim flow, co słychać w kawałkach wtedy wydanych. Na przełomie roku 2020 i 2021 dostaliśmy kolejną płytę, Rewolucję Romantyczną, na której to usłyszymy głos, który do tej pory aż tak się nie zmienił i pasuje do aktualnego Borysa. Wszystko robią dla mnie, wszystko robią dla mnie, wszystko robią, wszystko robią, wszystko robią dla mnie. No i na koniec dla porównania mam w miarę aktualnego BDS-a, który pod koniec roku wraz z 2115 wydał płytę Rodzinny Biznes, a dla przykładu pokażę największy hit, jakim jest BDS-iara. BDS-iara wie co chce i będzie tu miała, staniesz na drodze jej, to może cię nie poznać mama. Na koniec szybkie porównanie trzech etapów w karierze BDS-a i tego, jak zmieniał mu się wtedy głos. Jesteśmy świeży jak w Afryce deszcz. Jesteśmy świeży. Mogę wszystko stracić, ja wiem, wiem, wiem. Mogę nie mieć pracy, ja wiem. Będąś Sara, wie co chce i będzie tu miała. Staniesz na drodze jej, to może cię nie poznać mama. Kolejnego mam dla was Reto, a pierwszy przykład jest z 2011 roku, kiedy to Igor miał jeszcze 16 lat i próbował swoich sił w rapie. Nagrał wtedy kawałek 16 lat, 16 linijek, w którym słychać jeszcze starego Reto, nie do końca przypominającego głosem tego z dzisiejszych czasów. 16 lat, 16 linijek, od 16 lat rap w moich żyłach płynie, moje serce tutaj bije. Następnie w 2013 roku wydał numer o tytule na którym słychać, że zyskał trochę pewności w głosie, został do tej nuty nagrany także prowizoryczny teledysk. Nie kumam z wersów, które się kam pod.
hobby i pewnie twierdzisz, że są bezsensowne. Wymach imiesłów lub znowu czasownik. W roku 2014 dostaliśmy mixtape Moonlight, na którym możemy usłyszeć kolejny progres w nawijce Reto. Jednym z singli zapowiadających ten mixtape jest New School. Brak ci pewności siebie, nie wyskakuj z gębą. Cienka dupa, jesteś się tak nie cenz, szlap się dancehall. W 2015 roku dostaliśmy numer Minotaur, który dodał trochę popularności Igorowi, co przyczyniło się do zakontraktowania w New Bed Label w późniejszym czasie. Obudziłem Minotaura, czym jest przy nim twoja armia? W roku 2016 dostaliśmy m.in. Bossmana, który na ten moment ma prawie 64 miliony wyświetleń. Słychać wtedy już dojrzałość w jego głosie, bo kiedy go wydawał, miał już prawie 21 lat. Wypływam na morze jak Barbarossa, słyszysz krzyki na łebie, to wiesz, kto Bossman. W 2017 roku wydał swój debiutancki album Kruk. Nie ujrzymy tam dużej zmiany w głosie. Jednym z popularniejszych numerów na płycie jest kawałek Czemu Nie ze Smolastym. Co za niepis, to nie gadaj, tylko lej. Mam potrzeby, dzisiaj pragnę spełnić je. Kupię pety, już dawno kupiłem test. Rok później wyszedł jego drugi album, Boa, na którym najpopularniejszym numerem jest Ua, które zebrało do tej pory ponad 100 milionów wyświetleń i słychać tam lekką zmianę w barwie głosu Igora. Odwiedzam najebany most, rozpalam piwona, by nie walić w nos. W roku 2019 wyszło sporo hitów od Streetwagonu, na którym też Reto się udzielał. I można na nim zauważyć, jak Reto bawi się obniżaniem głosu, co słychać na różnych numerach. Czego sam se dorobiłeś, a co kupił tata tu? To jest dżungla, w której goryle nie lubią. W kolejnym roku wyszedł wspólny album Reto wraz z Boriksonem 420042, na którym ponownie słychać obniżenie głosu Igora, który bardziej stawia już na te niższe dźwięki niż na wyższe. Jak już nie swój jesteś, co że nie u siebie. Nie lubisz obcych, a nie lubię ludzi, także jeden jeden. W roku 2021 wyszedł nowy solowy album Reto, Samo Południe. No i na nim właśnie najbardziej słychać, jak głos mu się zmienił i że nie jest to ten sam Reto, co kilka lat temu. Nie ma, że nie dziś, musi być na już. Nie mam więcej żyć, nie chcę tracić ani. W kolejnych latach, aż do teraz, jego głos i styl nawijki raczej nie uległy dużym zmianom. Jako przykład z 2022 roku mogę pokazać numer Bon Appetit z płyty nagranej wraz z Zetką. Oh yeah, na stole OG Kush chyba. Żebym zabrał go do płuc chyba. A w roku 2023 wydał nowy album solowy Styx, z którego jako przykład podam najpopularniejszy, spokojny numer ze śpiewanym brzmieniem Klej. Ja wracam do ciebie, nieważne jak daleko bym miał być. Na koniec porównanie trzech nut z różnych etapów kariery Igora. Nie kumasz wersów, które się kam podbić. I pewnie twierdzisz, że są bezsensowne. Wymach imiesłów lub znowu czasownik. Wypływam na morze jak Barbarossa. Słysz krzyki na łebie, to wiesz, kto głos masz. Ja wracam do ciebie, nieważne jak daleko bym miał być. Jako trzeci przedstawię wam przykład Maty. Swoje nuty wydawać zaczynał w 2018 roku, kiedy to wypuścił Fumar Matę, gdzie każdy numer odnosił się do innego z rodzajów papierosów. Jednym z popularniejszych numerów tam jest Klubowe, słyszymy tam nieco wyższy głos Maty, nie aż tak zmieniony co do teraźniejszych czasów, ale mimo wszystko różnice słychać. Rasowy napastnik i klub nadwiślański, Kermit Romeo Erasmus, przyjechał strzelać tu bramki. W 2019 roku dołączył do SBM, w którym to wypuszczał single z jego pierwszej płyty. Jednym z nich są Schodki, na którym słychać, że Michał zyskał pewności w głosie i bardziej z luzem podchodzi do tworzenia nowych numerów. Jebane młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki na sorki. Rok później wydał album 100 dni do matury, gdzie różnica jest praktycznie zerowa, ale przez to, że jest to wciąż ten sam album, do którego single wypuszczał w poprzednim roku. Jednym z numerów wychodzących wraz z płytą jest numer o tej samej nazwie, 100 dni do matury. 100 dni do matury, krzyczała mi matka. I miałem się uczyć, a wyszło jak wyszło, i ziemalu sprawdzę. W roku 2021 dostaliśmy kolejną jego płytę, Młody Matczak, na której na różnych numerach można usłyszeć lekką zmianę w głosie, czy też w samym miksie. Jakościowo oczywiście na plus. Kapline, wow, Ewa ten młody matczak. Gdyby nie ten diabły, czekałby mnie poprawczak. W 2022 roku wyszła m.in. piosenka Pato Prohibicja, na której słychać, że Mata w swoim głosie zebrał trochę chrypki i nie jest on już taki gładki jak poprzednio. Otworzył się też na nowe brzmienia i większe eksperymentowanie swoim wokalem. 2 miliony skazań od początku prohibicji. Miałem już nie prawić kazań, ale nie lubię policji. Jednym z singli wydanych w bieżącym roku jest Młody Paderewski, na którym ponownie słychać chrypę w głosie Michała. Porównując to do nut ze 100 dni do matury, jest to całkiem zauważalna różnica. Jeszcze nie Kaloka Gato, ale wszystko kurwa się zaczyna pracą. Zacznij w końcu mówić prawdę, bo jesteś raperem i za to ci płacą. Na koniec porównanie trzech piosenek, w których to najlepiej da się zauważyć zmiany w barwie jego głosu. Rasowy napastnik i klub nadwiślański, Kermit Romeo Erasmus, przyjechał strzelać tu bramki. Jebane młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki na
sorki. Jeszcze nie kaloka gato, ale wszystko kurwa się zaczyna pracą. Zacznij w końcu mówić prawdę, bo jesteś raperem i za to ci płacę. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Piszcie swoje opinie w komentarzach, jak i to, co myślicie. Kiedy najprzyjemniej słuchało wam się danego rapera, czy sama barwa głosu nie robi wam większej różnicy. Dzięki za oglądanie. Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, jak i subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco z innymi filmami. No i na razie. Mała, nie mów do mnie, kiedy wpada gwala. Czuję się jak fantom, no bo nie żyję od lat. Robię znowu banger, kiedy jest.